No i tutaj mamy nowy domek, jest piękna pogoda. Tutaj mało bym się nie wywalił, więc oni kichlają ze mnie. Tu Ola sobie siedzi, świeci słońce. A tutaj mamy takie niebieskie niebo. I ten kemping w tym gaju oliwnym jest po prostu cudowny, naprawdę. Jest tam parę słabych rzeczy, typu na przykład nie ma wody na działce, nie? Bo to wiadomo, że człowiek wygodny jest. No i oczywiście, a ja byłem wtedy po wodę, a ty wtedy byłeś po wodę. No jest przepychanka. No ale jakoś wodę mamy na razie, no na szczęście. Ej, widzowie, bo ja chcę się sikać. Ale tam Maciek... tutaj nie ma, tam czegoś tutaj ktoś tu musi wyciągnąć. A teraz napiszcie, czy Maciek powinien iść do toalety normalnej się wysikać, czy tu sikać w tym ale i chcieć, ja żeby ojciec mu wynosił się. Ja czekam, żeby się wysikać. Napiszcie, co o tym sądzicie. Napiszcie Maćkowi albo mi, może powinienem mu tak wynosić, on by sobie sikał, a ja będę mu wynosił. Cztery razy popołudnia chciałem sikać, a to wypiłem. Tyle. Tak wygląda poranek, a bym powiedziała prawie przedpołudnie. Taka naga prawda, kempingowanie. Nie no, ubrana jaka taka. Koszulka, gadki. A tutaj mam jakąś wodę, buty. Kawka jest, tu śmieci są do wyrzucenia, tam naczynia są do pozmywania, wszystko czeka. Te czoszki są do wyrzucenia, no. Kotek. A my co robimy? Siedzimy. Ale tutaj mamy takie widoki piękne, oliwki. Jakie niebo jest niebieskie. Ptaszki nam śpiewają. I nam się po prostu nie chce, no. Nie chce nam się. A trzeba jechać na zakupy, bo jedzenia brak. Trzeba do Portofino iść. Trzeba iść do Portofino. Trzeba, nie mam. Ale w sobie to a tam jest taka góra, jak ja tutaj patrzę na tą górę i tak cały czas myślę, jest fajny byłby iść. Widok z tej góry. Wziąłem kamerkę, wziąłem ją bez mikrofonu, bo idziemy do morza i chciałbym wam trochę nagrać, jakie tu jest dno w morzu. Więc no to za chwilę wam nagram. Jeszcze kawałek tak przejścia po kempingu, żebyście zobaczyli, jak tutaj jest. Zobaczmy, jest winnica zaraz obok. Ciekawe, czy robią własne wino. Powiem wam, że na innych kempingach jest tak, że ludzie bardzo dużo siedzą. Z dziećmi i tak dalej. Tutaj widać, że nawet jeśli przyjechali tak, sobie... Tak, wszędzie pusto, tak, nie? Wszędzie jest pusto, wszyscy pusto. Sobie wyszli. Wszyscy tu są pusto. Albo na plaży, albo na wycieczkach, albo gdzieś tam. I wszyscy tak, tacy starsi Holendrzy koło nas są. I oni plecaki. I poszli z rana. Tak, poszli, ale to nie tylko oni. Tutaj jest pewno faktem, że jest dużo starszych ludzi, bo nie ma basenu, nie ma tych takich atrakcji dla dzieci, więc tutaj ludzie tak nie ten. Są starsi ludzie z rowerami, starsi ludzie po prostu na rowerach, ten, oni sobie to wszystko pakują, biorą, jadą. Jest dla mnie super, też bym chciała w tak w ich wieku. Prawie jestem w ich wieku. Słuchaj, to już będzie nas... Prawie jestem w ich wieku. Tak, to już będzie nasz ulubiony kemping, co mi się wydaje, wiesz? Tak jak będziemy kiedyś nastawać, to sobie sami tutaj będziemy przyjeżdżali też. Tu jest taki kawałek plaży publicznej, a reszta jest ogrodzona. To jest rzeka, czy co? O, dzisiaj już nie jest taka ciepła, nie? A jak dno? Nie wiem, wczoraj mi się cieplejsza wydawała. Ale co to dziwne to jest? Ale piaseczek, nie? Tutaj. Tu jest fajne miejsce. Chodź tu. Moja piękna ty. Super. Aha, a jeszcze zostawiliśmy nasze niedobre, co? Niedobre są, wredne zostały. Nie jadą z nami do Lidla za karę. Tak. Będzie płat. Znaczy, powiem tak, no wszystko tak naprawdę dla nas zrobiliśmy sami, bo była ciągła licytacja, więc już myślimy, dobra, mamy to głęboko. Nie chcecie jechać z nami, nie chcecie nad morze, to sobie tam siedźcie, grajcie, licytujcie. Najlepiej, żeby trudno. To no, duże dzieci już, nie wiem, może są za starzy, żeby ze starymi jeździć, nie? No ale słuchaj mnie, no to po co jeżdżą? To jest dobre pytanie. Skoro wybrali wyjazd z nami, podjęli decyzję, no to powinni wiedzą, że muszą, że trzeba coś posprzątać, że wiedzą, że trzeba coś zrobić, szczególnie po sobie, tak? Ale no nieważne, słuchajcie. Ale teraz woda jest cieplutka, nie? Już jak tak się weszło chwilę, jest super. A powiem wam, że na dnie piaseczek, o.
Nie, słuchajcie, kochamy te dzieci, ale po prostu to fajnie, jak tak za długo człowiek siedzi. Długo, w jednym pomieszczeniu, no to już ma dosyć. Nawet najbardziej ukochanych swoich dzieci, no. I dzisiaj mamy taki moment, że po prostu mamy serdecznie dosyć. I tak je kocham. No już sobie wracamy z kompania. A oni nie chcą tam siedzą, no nie chcą im się wykąpać to trudno. A zobacz, zamknięta przyczepa jest, pewnie poszli się myć. No nie ma ich, poszli się myć. To się nazywa tak zwany długi poranek. Pójść się myć o godzinie, jest już 12? Chyba jest, nie? 11 coś albo 12. My już obrobieni jesteśmy, my już się wykąpaliśmy w morzu. A nasze dzieci dopiero wstały. I wiecie co? Pierwszy raz od 2 tygodni ziemniaki będę jadł, słuchaj, wyobraź sobie. Co jest mało, jak na Polaków, no to jest ja mało to widzę takie jednego, popularne. Tak, kamerą. Polaka? Ziemniaka. Jak jestem ziemniak, to ty jesteś, nie wiem, cebulak. Dobre? No i karmimy kolejnego dobra, kota. Czekaj, nie, bo ty trzęsiesz. Nie, on ma chore oczka, widzę, że ten, trzeba uważać. Ona, nie, to nie są odrobaczywione koty, to nie są... Wiecie, takie jak nasze koty. Zobacz, jakie ucho ma bidok. Smaczne? Ale jak on wyje. Od razu trzeba to... Ej, daj głos. Daj głos, masz jakiś głos. Ola, bo patryki się przypalają. Daj swój głosik. Tutaj Ola takie papryki robi, ale no, to trzeba pilnować niestety. No i kotek się już tutaj u nas zanadził, jak zwykle. Dostał, no ale to dzikusek, no widać po nim. Taki niezadbany za bardzo. No i tu nastąpiła zamiana na tej kuchence, jednak są ziemniaki albo ten garnek jakiś taki za duży tam, aha, bo ona za duży ogień tutaj daje. A Ola chciała mniejszy, to tylko tam się udało. Jedzenie jest, ale niestety ktoś nam teraz nie da zjeść. A matonka. Cześć. Jest taki modulki jest nasze koty. A tak jedzonko. Nasze koty jak miałczą, to one miałczą tak. No bo one miałczy po włosku, rozumiesz? A nasze po polsku miałczą, a to Ola sobie jeszcze coś nasypała. No my wyjechaliśmy, ale tak naprawdę wyjechać z każdej z tej miejscowości to jest wielka, o zobaczcie, że tutaj nakręta droga, długo się jedzie i takie nawet krótkie dystanse, bo ile mamy tam 50 km do przejechania, chcemy przejechać, to będziemy jechali po prostu bitą godzinę. Pada, ale nie, właśnie nie wiemy za bardzo z czego, bo jest bezchmurne w sumie niebo i słońce. No jedziemy sobie po Rapallo i w tym Rapallo generalnie jest taka zadyma, no gęste jest. No ja się nawet nie spodziewałem, że to Rapallo takie duże. Tutaj mamy jakiś taki kamienny mostek ciekawy, nie? Co to jest? Niesamowita rzecz. Wielkie te kamienice. Dojechaliśmy do Rapallo. I to Rapallo. Tak naprawdę tutaj mieliśmy jechać do Portofino. I tutaj będziemy statku szukali, ale powiem wam, że no niesamowite jest to Rapallo. Ja nawet nie wiedziałem, że ono jest tak położone. Takie wielkie miasto. Zobaczcie, jakie wille, jakie kamienice tutaj są. No tutaj jeszcze taki widok na Rapallo z tej strony. Tutaj to mi nawet trochę Monako, kurczę, przypomina. A tutaj, zobaczcie, jest wodowanie łódki. Takim dźwigiem. No powiem wam, że tak nie wygląda na miejsce, z którego miałby prom odpływać do Portofino, no ale zobaczymy. Stąd miał płynąć prom, ale to dupa. Niestety. No tutaj same takie sportowe rejsy można wziąć do tutaj po tej, nie wiem, zatoce czy gdzieś. Ale nie widzimy nigdzie, gdzie tutaj jakiś prom. No jest kiepsko, bo tak, promu nie ma. Znaczy tamta keja, nie wiem, nie, jak to się nazywa. Tamten port, z którego prom odpływał, jest remontowany. I nawet jeśli gdzieś znajdziemy, to jest właściwie 50 minut do zamknięcia, więc wątpię, żebyśmy pojechali, popłynęli w jedną i w drugą stronę. No jest jeszcze autobus z Rapallo, więc idziemy, może uda się autobusem pojechać. No zawsze można próbować jechać do Portofino, ale tam... Mam parking w Porto, jest... Porto Margherita di Gubbio. Tak, to jeszcze jest inna opcja, że Porto Margherita jeszcze tam zaparkujemy. I wtedy zobaczymy, no jakoś dojdziemy. Zobaczymy albo... dokąd dojedziemy, ale no tu jest tak ślicznie po prostu. To Rapallo, ta droga tutaj, pałace, wille, kwiaty po prostu, ogrody. No tu jest niesamowite miejsce, że no muszę się skoncentrować na jeździe tak naprawdę.
Nie wiem co robić, po prostu tu jest tak pięknie jechać, nagrywać, ale pełno tych skuterków takich. No takie małe palenki, tutaj góry wyrastają i dziób jak się robi na górze. Zobaczcie ile skuterków, jak one tak... Oho, zaraz wjedzie we mnie. Ledwo wyhamował przede mną. Ale ślicznie. Jak mówiłem, że tamta Liguria od strony Genui na zachód jest najładniejsza, to ja zmieniłem zdanie. Najładniejsze miejsce we Włoszech to jest chyba tutaj. Ta droga między La Palo a Portofino. Jechaliśmy tą drogą w stronę Portofino, La Palo zostało tam z tyłu i tutaj znaleźliśmy taki parking i ten parking był wolny. To jest 3,5 km do Portofino, 40 minut na piechotę i doszliśmy do wniosku, że idziemy. Chcemy się po prostu przejść, nie będziemy tam kombinowali, bo tam jest bardzo wąsko. Tam w ogóle nie można kamperem wjechać, więc maksymalne miejsce chyba tutaj gdzieś widziałem tak. Tutaj na ten parking jeszcze ktoś wjechał kamperem, a tam już nie można było. Więc po prostu, no nie wiem, no mówili nie pchaj się autem do Portofino. Dojedź sobie łódką, autobusem, dojdź, ale nie pchaj się autem. To fajnie tak wygląda. Tutaj na samym dole jest garaż i tam na górze willa, gdzie ściągnie się takim trasem. Ciekawe, czy oni tu mają windę. Specjalnie w kadr wzięłam takie sztuczne słoneczniki. Ale zdjęcie mi zrobić. No miałam, zrobiłam, ale specjalnie ci zrobiłam z takimi brzydkimi sztucznymi słonecznikami. A z... sztuczne? No sztuczne, nikomu nie zauważył, to sztuczne. No i nie było miejsca na chodnik, więc dobudowali tutaj takie coś, wisi praktycznie tutaj nad tym, nad klifem taka ścieżka. O, zobaczcie jak to wisi. Nie, no super, naprawdę. Nie żałuję. Po pierwsze lubię chodzić, a po drugie... Lubię chodzić, a po trzecie lubię chodzić. I o to chodzi. Zobaczcie na ten zameczek, no kolejna willa. A tu mamy autobus 782 jedzie do Portofino jak coś. Ile tutaj miejsca? Na plażowanie to nie ma. Ale powiem szczerze, chętnie bym tu się przyszła przekąpać. O, jeszcze nie wykluczone, że się przekąpię. A my jesteśmy w jakiejś takiej, nie wiem no, malutkim porciku. Widziałeś taki mały porcik, a tu Dior. I tu jest taka plaża, ona jest piaszczysta, ale jakoś nie mogę wam jej pokazać. Bo mamy takie przejście tutaj, o, tam. Ta plaża nazywa się Baia di Paraghi, to miejsce tutaj. Jest pieseczek taki ładny i ładna ta zatoczka. Ale nam się skończył ten chodnik. I to nam się już nie za bardzo podoba. Bo chyba trzeba iść ulicą. Zobaczcie. Nie ma innego wyjścia. Tu jest jakaś droga i tu jest napisana Portofino. 1,5 km. No, i tędy. Tutaj, tędy można. My jesteśmy tak tu Paraghi. Czyli co, tędy? O, tędy? No, co potem? No co potem? Aha, pewnie tą żółtą. Tu no. I tu, tu. Nie, co? No dobra, zobaczymy, sprawdzimy. Skoro jest napis, że jest tyle do Portofino. Ale wam to będzie dużo już 40 minut. Nie, tu jesteśmy Jula, Paraghi, tu już. Ale to będzie taka wiesz, kręta droga, to będzie szło. Dobra, chodź, zobacz. Tu jeszcze widać ten półwysep. La Palo, Santa Margherita. Tutaj Paraghi, gdzie jesteśmy i tu idziemy do Portofino. I taka brama, no zwita, ładna. A teraz widać dobrze to zbocze góry, całe w ogrodach i w willach. Przejdzie tą ścieżką, to tak naprawdę, no niestety, nie zobaczy tego. No ludzie myślą, no czy są auta, ludzie coś tam zobaczą, no im wystarcza po prostu. Ale zawsze możecie nasz vlog obejrzeć i zobaczycie więcej. Nawet jak pojedziecie z auta, to zobaczcie też, jak jest tu. No i ta ścieżka tak naprawdę w miarę płaska, wyblokowana, w cieniu, ładne widoki. No powiem wam, że to całkiem dobra alternatywa dla chodnika. Ty, co ty tu wypatrzyłeś? Zjeżdżalnie Maciek wyczaił. Jakiś plec zabaw. Jedzie, co za wariat. Uwaga, uwaga. Jest tato za duży. I co, nie zjeżdżasz? Zjeżdżam, to jest strome dosyć. Super. Dało się czy nie? No nie za bardzo. Jeszcze raz. Musiał się odpychać chyba. Jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz.
Myślę, tam jest... Ja jeszcze raz! Ale fajnie, zmieszczę się tam? No pewnie. Tak mieści. Dawaj. To jest tak. Co? Jestem grubszy. Zmieszczałam dużo szybciej niż ty. Chodzi. Patrz, czekaj, telefon zgubiła chyba. Patrz, tam telefon. Mam. Masz? Tutaj zostawiła telefon. Zgrywaj ten. Telefon zgubiłam, kurde, patrzę w tym. Ej, tu się zatrzymałem. No, ale co w tej róże? Tak. Telefon zgubiła. Telefon zgubiła w tej róże. No dobra, Maciek, wytrząsłeś się tam. Ale szczęście, że zjechałeś. Chyba doszliśmy. Wow, no. Super to jest. Widok, ale chodź jeszcze tam dalej. No dobra, tu już w końcu widzimy z góry to Portofino. A teraz wam coś pokażę. To są drzwi wejściowe do kościoła takie. Niesamowite. No i już praktycznie jesteśmy. 3, 2, 1. I tada! Mamy Portofino, piękny porcik, ale tu ładnie. No i te kolorowe kamieniczki. Super. Tata tak to robił, jakby over exaggerating. Myśleliśmy, że to będzie taka wielka wycieczka jak do Cinque Terre, że cały dzień zapierniczaliśmy. A tata miał takie, taka wielka wycieczka, nie zdążymy to zjeść, a to jest takie małe miasto. Czyli generalnie źle się nastawiłeś, ale jest lepiej niż się nastawiłeś. Najfajniejsze jest to, że widać, że życie jest, że w tych oknach są ludzie. Tam gdzieś dziecko płacze, tu pranie wystawione, tu ktoś wygląda z tego okna. Maciek już chce jeść. A ja chcę jeść. Wejdźmy jeszcze w tą uliczkę. Nie no, bardzo urokliwy jest ten porcik, a teraz wyszło nam słoneczko jeszcze i oświetliło te budynki. Nie no, super to jest. To Portofino to w ogóle kiedyś było republiką osobną. Zanim je Genua, republika Genui podbiła. A to takie małe miasteczko, tak ciężko sobie to wyobrazić. Własną flotę miało, tu zresztą takie zamki obronne. Tu jeden, tam gdzieś drugi z drugiej strony. No tutaj tak kaskadowo to się pnie. Na ten zamek można wejść, zwiedzić. Nie wiem, widzę, że Ola już próbuje znaleźć tutaj jakąś ścieżkę. A jeszcze z takiej perspektywy tutaj mi się udało stanąć. No te jachty tutaj takie są olbrzymie. No powiem wam, że wielkie są. Naprawdę. I tutaj macie taki polski jacht Aquavis. Czy Aquavis właściwie. Z Sopotu. Jest taka ścieżka długa, wysoka. Zamek otwarty do 19. Jest 19.02, więc już chyba nas nie wpuszczą. Dobra, udało się wejść na zamek. Bilety po 5 euro. Było już 19.02, ale tutaj miły człowiek nas wpuścił. Tu są naprawdę... No, nie no, już za, no dużo mówię, że tu jest cudownie, ale to po prostu inaczej się tego nazwać nie da. W takim miejscu jesteśmy. No wejście jest takie. No to jest... Jachcie. Nie no, po prostu Ola, takie coś w domu musimy zrobić. Taką konstrukcję jak to. A zamek jest o tutaj. No, ja chciałam iść do tego kościoła. To jest trochę. Tak, mieliśmy iść do szkoły, do kościółka, a doszliśmy do zamku. No dobrze, no taki troszkę rodzinstwo nowatowy przypadeczek. No i ładnie. Ajajajajaj. A tutaj, za tym murkiem, a za tym murkiem, zobaczcie, o. O, tu mamy widok właśnie na Portofino. Jeszcze z tego miejsca. Ale widok. I czy myślisz, że to jest taka makieta jak takie voodoo, co nie? Że jak tylko weźmiesz tak ze strefy, to w normalnym już tak nagle leci i wywali się? Maciek, ja to znowu nie wiem, o co biega. Nie wiem, jakieś voodoo tutaj. Jak się zrobi to dla, to ten człowiek daje, co nie?
No to tak samo z tą makietą miasta. Jak tylko się to zgnie, to się... Aha, rozumiem. No nie wiem, ale nie próbuj. Wnioski takie. Te ogrody tutaj piękne, widoki piękne, ale wyposażenie wnętrza praktycznie żadne. Więc no sami ocencie, czy się opłaca tu iść, czy nie. Ktoś miał jeszcze siłę, to można sobie podejść. Tutaj jest kościółek. Z tego co wyczytałam na szybko na kartce z 1950 roku, ale nie będę o nim tak opowiadać. Uroczy, idę sobie zobaczyć widoczek, jaki tutaj jest. A tutaj mamy pioseczka, pioseczko ślicznego. No, to jest też taki punkt widokowy. Jak z punktu widokowego. Jest taki. No, wejścia tutaj nie ma, a z tej strony widzę, że jest taki malutki cmentarzyk. Dotąd doszliśmy tutaj, już taki tłum jest, to już nie będziemy się tam przepychali. No, ostatnie spojrzenie na Portofino jeszcze z tej perspektywy. No jest autko. Mieliśmy jeszcze jechać do tej Santa Margherita, ale nie wiem, czy pojedziemy, bo jest późno i w sumie jesteśmy głodni. Czy wracać na kemping, czy jechać tutaj coś zjeść. No, zastanawiamy się jeszcze. No, wracamy już z wycieczki z Portofino. Przejeżdżamy przez tą Margheritę. Santa Margherita, tak? Ligur, tak, ale ja już Ligurę nie wiem, już nie wiem. Margheritę przejeżdżamy, przez Margheritę. Przez pizzę Margheritę. Tak, przez pizzę Margheritę. A potem jedziemy do pizzy, nie wiem, Pepperoni. Nie, do Raffaello pojedziemy, pizzy Raffaello. Rapallo. Tak, Rapallo. Taka porażka, no cóż. Ale możesz to... Gorsze niż nagrywanie już kogoś w domu. No trudno. Wyciąć Raffaello. Nie, 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 nie wycinaj Raffaello. No, mam do siebie dystans, ale no cudownie. No tutaj to jest, wiesz, po prostu tutaj, wiesz. Tak, to jest ten sam styl. To jest takie malutkie, tak? A tutaj jest po prostu kawał miasta tak naprawdę. No robi efekt wow. Robi, robi. No. Tata reakcja. Oj. Weszła całkowicie centralnie pod samochód, nawet się na sekundy nie zatrzymała. Niosła krzesło biduleczko. Ja rozumiem, ale tak centralnie przed samym, no już na pasach byłem centralnie. No ale nie przejechałeś jej, więc się cieszymy. No, dotarliśmy. Także zapaliłem te dwa światła, a te mi się zepsuły. Niestety tam jakaś sprężynka wypadła, także dzisiaj będzie tak. No to tyle.